Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Silgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z Kuchni Studenta. Jak widzicie po tytule, dzisiaj robimy coś nietypowego, coś co ja nazywam polską ziemniaczaną pizzą albo polską ziemniaczaną quesadillą, ale jest to bardzo fajny przepis, ponieważ jest to takie białe płótno i to co sami wy na nim namalujecie zależy tylko i wyłącznie od was, więc dzisiaj pokażę wam taką podstawę. A wy możecie tego zrobić cokolwiek tylko zechcecie. Przepis ten znałem już od jakiegoś czasu, ponieważ kiedy kilka lat temu robiłem pizzę z patelni, to testowałem różne ciasta i właśnie ciasto na bazie ziemniaków z mąką było jednym z tych, które chciałem pokazać. A później jakimś cudem zapomniałem po prostu o tym przepisie i nigdy go nie nagrałem. Aż do ostatniego momentu, gdzie YouTube polecił mi jeden film jednej youtuberki, która nazywa to danie natychmiastowym. Z tym się całkowicie nie zgadzam, ponieważ to zajmuje trochę czasu i sobie przypomniałem, że hej, zawsze chciałem to nagrać. Więc dzisiaj pokażę wam coś naprawdę nietypowego, naprawdę smacznego i naprawdę innego. Nie przedłużając, zapraszam do partnera kanału, a my chodzimy już oglądać. W takim razie, co potrzebujemy do dzisiejszego odcinka? Oczywiście ziemniaki, do tego wszystkiego mąka oraz jajka, które nam po prostu wszystko fajnie skleją. Ja dzisiaj pokażę wam najprostszą wersję i do środka dam tylko i wyłącznie ser oraz szynkę albo jakąś kiełbasę. Ważna uwaga, aby nie używać jakichkolwiek tłustych szynek, ponieważ tego do końca w środku nie chcemy. Cała reszta, jakakolwiek zielenina, inne wypełnienie, to zobaczycie za chwilę, zależy tylko i wyłącznie od was. Traktujcie to danie jako swego rodzaju pizzę, gdzie w środek możecie dodać praktycznie wszystko. Jakieś warzywa, jakieś mięso, inny ser, inne dodatki, zieleninę na górę. Możecie nawet zrobić jakiś specjalny dip, w którym będziecie maczać tą pizzę i gwarantuję wam, że wyjdzie to bardzo ciekawie. Więc po prostu zacznijmy. A zaczynamy po prostu od ugotowania ziemniaków. Umyjcie je, leciutko deszczotkujcie i będzie dobrze. Ja już ziemniaki mam przygotowane, robiłem je dosłownie 10 minut dłużej niż robiłbym normalnie, czyli można powiedzieć tak, jakbyście robili ziemniaki na pire. Chcemy, żeby one po prostu były po prostu miękkie. Możecie zobaczyć, że z łatwością mój widelec wchodzi i wychodzi przez całą grubość ziemniaka. Czyli po prostu je troszkę rozgotujmy mocniej. Zaczynamy od ziemniaku. Wielkość porcji jest zależna od średnicy waszej patelni. Ja akurat będę robił 400 g ziemniaków, około 100 g mąki i jedno jajko. Teraz po prostu bierzemy widelec i całość rozwalamy. I teraz dam około 80 g mąki i do środka wbiję jedno jajko. Ja już w tym momencie dodaję trochę dużo pieprzu i soli i całość po prostu mieszamy. Pierw widelcem, później całość ugnieciemy lekko rękami. Ok, specjalnie dałem mniej mąki, ponieważ pamiętajcie, że mąkę zawsze można dodać, ale nie można już jej odjąć. Widzę, że konsystencja teraz jest po prostu za rzadka. Tak więc dodam jeszcze 20 g, o których mówiłem wcześniej. I to wszystko wymieszajmy. Mam dzisiaj wyjątkowo rzadkie i wyjątkowo wodniste ziemniaki, więc dodam jeszcze 20 g mąki. Ostatecznie do moich dzisiejszych ziemniaków trafiło 130 g mąki. Jak sam widzicie, zaczyna to po prostu wyglądać jak ciasto. Teraz ostatnie, co nam zostało, to dosłownie ręcznie to wszystko przez 2 minuty pougniatać i ostatecznie wymieszać. Gotowe. Wygląda przepięknie. I teraz zaczyna się cała zabawa. Patelnia, najlepiej teflonowa w tym przypadku, troszkę oleju, mniej więcej to rozprowadźcie również po bokach, to jest akurat dosyć ważne. Niech się leciutko rozgrzeje, palnik ustawiamy dosłownie na 4 z 10 możliwych. I teraz bierzemy ciasto, dzielimy mniej więcej na połowę, obmączmy sobie lekko ręce, robimy takiego a la placka. Dajemy na patelnię i po prostu rozprowadzamy. Chcemy, aby było to wszystko mniej więcej wielkości naszej patelni. I teraz na to wszystko dajemy ser. Ja go dam więcej niż dałbym normalnie, tylko po to, żeby to ładniej wyglądało na YouTubie. Do tego wszystkiego szynkę albo jakąś kiełbasę. W tym momencie dodajecie jakiekolwiek dodatki, na jakie macie ochotę. Ja to wszystko zamknę, więc dam jeszcze jedną warstwę sera. I teraz tak samo jak poprzednio odrobinę mąki i nasz drugi ziemniaczany placek dajemy na górę. I staramy się go całościowo rozciągnąć na dolną warstwę. Porcja, którą wam dzisiaj pokazałem, jest dobra na około 22-24 cm patelnie. I całość spróbujemy jeszcze docisnąć od boku. Nie musicie tego robić, możecie zrobić również tę pizzę bez pokrywania jej górnej części. Również wyjdzie. I teraz na małym ogniu przykrywamy. Na minimum 5-6 minut. Ok, minęło dosłownie 5 minut i czas to po prostu całość obrócić. Przepięknie, zmniejszamy teraz ogień dosłownie na 2 albo 3 i już bez przykrycia zostawiamy to na ostatnie kilka minut, aby od dołu to wszystko ładnie zarumienić. Moi drodzy, mamy to. Minęły następne 4 minuty i całość jest gotowa, tak więc wszystko sobie wyłączmy. Jak to w moich odcinkach, musi być coś zielonego. I tak po prostu dla szpanu otworzymy to od razu na patelni. O, już widzę ten ser, który mi tutaj ucieka. No i chwila prawdy.
ale przesadziłem z tym serem. Na miniaturce będzie dobrze wyglądać, ale to jest za dużo nawet jak dla mnie. Tak więc jakby coś, polecam tego sera troszeczkę mniej, no ale sami widzicie, że to wygląda wręcz obłędnie. I specjalnie musimy właśnie to robić wolno, żeby to ciasto również w środku nam doszło, żeby ten ser się roztopił i żeby w środku po prostu było ciepło. Porcja wygląda mniej więcej tak. Jak sami widzicie, po prostu wręcz tona sera, trochę szynki. Wygląda to jak taki swego rodzaju tost, ale z bardzo nietypowym, przepysznym wręcz ciastem. Do tego wszystkiego dodajcie jakiś fajny sos pomidorowy albo nawet samą passatę z bazylią. I po prostu sami spróbujcie to zrobić, bo takiej pizzy jeszcze nie jedliście. Przepyszne. Po prostu kocham ten nietypowy ziemniaczany smak. Tradycją na kanale jest to, że na sam koniec trzeba tego samemu spróbować. Pozwólcie, że ja to po prostu obetnę z tej tony sera. Tutaj akurat mój błąd, bo to naprawdę już przesadziłem. Chociaż może wyglądać przepięknie. Jeśli ktokolwiek z was lubi ziemniaki, lubi ten ich taki nietypowy, fajny smak, to myślę, że z tego będzie bardziej niż zadowolony. A tak jak mówię, to, co będzie w środku, zależy tylko i wyłącznie od was. Co ja zrobiłem właśnie? W takim razie próbujemy. Pierw dosłownie bez niczego. Serowe. Ale to ciasto jest tak pyszne. Tak bardzo mam ochotę na coś takiego. Ono nie będzie chrupiące. Ono będzie wręcz takie, tak jakbyście jedli pire ziemniaczane, tylko lepsze. I z jednej strony takie twardsze, ale w środku idealnie miękkie, ale to jest ciepłe. Ale najlepiej właśnie takie ciepłe podawać, żeby jeszcze ten ser robił taki efekt wow. No to wraz z sosem teraz. To jest zaskakująco pyszne. Jeśli też nigdy nie jedliście takiego ciasta, to dopóki lubicie ziemniaki, to wszystko po prostu pokochacie. Moi drodzy, myślę, że po prostu już z podłogi się z wami pożegnam. Tylko ustawię to wszystko tak, aby ładniej wyglądało na nagraniu. Bo to jest po prostu przepiękne. I mam nadzieję, że po prostu dzisiejszy odcinek wam się jak najbardziej podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, zostawcie łapkę w dół. Powiedzcie, co wam się nie podobało. Postaram się to poprawić. Zachęcam do spróbowania tego przepisu. Jest bardzo tani, bardzo prosty. Nie jest szybki. To trzeba sobie wprost powiedzieć, no bo trzeba go ziemniaki ugotować, poczekać i tak dalej. Ale prawda jest taka, że większość rzeczy robi się tutaj dosłownie samo. My po prostu czekamy. Mam nadzieję, że było fajnie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Pa, 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 pa.